Jakieś pół roku temu sam postawiłem 28-metrowy garaż, na który wydałem niecałe 4000 zł. Jak się okazało, pewne niedociągnięcia doprowadziły do tego, że cały zaczął gnić. Dlatego postanowiłem to naprawić. A oprócz tego, w moim 120-metrowym domu, który mam zamiar wyremontować za 50000 zł, otynkowuję komin. Od razu na wstępie powiem, że bardzo Wam dziękuję za to, że tak mnie obdarowujecie radami. Cały czas sypiecie, jeżeli coś źle zrobię, Hubert, zrobiłeś źle. Od razu tak powiem, założyłem specjalną czapeczkę, żeby niektórych denerwować. Podoba mi się, po prostu lubię tą czapkę, okej? Okay? Ona jest mega ciepła i na dwór jest jak znalazł. Jak Wam już wspominałem ostatnio, gnije, nie wiadomo czemu, znaczy nie, no już się dowiedziałem dlaczego, bo patrzcie. Przecież to gnije w oczach, pleśni wszędzie. Co to ma być? Tak nie może być. I dowiedziałem się od Was, że najprawdopodobniej garaż jest zbyt szczelny, nie przepływa tędy powietrze. Wiecie, niby, o tutaj, niby są jakieś tam małe szparki i na drugim końcu, nie? Ale nie ma tu cyrkulacji powietrza. Ja rzadko wchodzę do garażu, jest tu duża wilgoć i tu się wszystko zbiera i później, jak widać, wychodzi na deskach. Dlatego trzeba to naprawić, ale zanim jeszcze to zrobię, to jest jeszcze jeden problem tego garażu, którego nie zrobiłem, jak go kurde, stawiałem. Może nie widać na pierwszy rzut oka, ale patrzcie, staniemy obok. O, widzicie? Odstaje. Tu wlatuje mi woda po całej długości drzwi. No kurde, no widać, pięknie. I tutaj wszędzie wlatuje woda. A tak nie powinno być, bo przez to, no wiadomo, deski są mokre, wszystko gnije i trzeba to naprawić. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Ale Rabat. Wtyczka, dzięki której możecie zaoszczędzić, robiąc zakupy online. Wtyczka sama wyszukuje Wam najlepsze kody rabatowe podczas zakupów. I dodatkowo od obniżonej dzięki zniżkom kwoty zwraca cashback, czyli oszczędzacie podwójnie. Nie trzeba szukać kodów w necie, bo wtyczka robi to za nas. Żeby z tego korzystać, wystarczy zainstalować wtyczkę z linku w opisie. Na przykład potrzebujesz nowej kuchenki i lodówki do domu, dodajesz do koszyka i w prawym górnym rogu pokazuje się informacja. Wtyczka sama szuka najlepszego kodu rabatowego. Dodatkowo oferuje cashback, więc część wydanych przez Ciebie pieniędzy wraca do Ciebie. Korzystanie z wtyczki jest darmowe. Jest również aplikacja na telefon, dzięki której tak samo możecie oszczędzać. Sprawdzajcie link w opisie, a my wracamy do odcinka. Ja, jak jeszcze robiłem ten garaż, czyli kurde jakieś pół roku temu, powiedziałem sobie, dobra, zrobię to później. I proszę mi się tu teraz przyznać w komentarzu, jak wielu z Was robi tak samo, że wiecie, zrobicie coś prawie do końca, prawie skończyliście, ale już Wam się nie chce, stwierdzacie, jest już wystarczająco, a to zrobię później. I te później może minąć kilka lat, dopóki się nie zepsuje to coś, albo dopóki coś się nie wydarzy. I tak zostawiacie i zostawiacie. No ja tak przynajmniej robię, mam tak często. Dlatego dzisiaj jest dzień, w którym naprawiam wszystko, co albo nie dokończyłem, albo zrąbałem, bo mi się nie chciało na przykład później naprawić. Co wymyśliłem? Do garażu kupiłem takie listewki. To są takie listwy, które się używa przy fundamentach. Listwy przyfundamentowe. To się mocuje jakoś tak. O, przy fundamentach oczywiście, mocuje się to tak. I dzięki temu woda nie kapie nam na przykład tak jak tutaj na deskę, tylko woda spływa tutaj i sobie spada na ziemię. Taki bajer, nie? Ja to też dałem tutaj na garażu. Cała ta listwa tutaj jest przykręcona, no nie? I sobie zamiast tak jak tutaj na beton i do garażu, spływa sobie tu i na ziemię i mamy tutaj bagienko. I tylko zrobiłem to na tej jednej ścianie, bo nigdzie indziej mi się nie chciało, bo właśnie powiedziałem sobie, dobra, zrobię później. I nie zrobiłem. I zastała mi zima i widzicie, i garaż gnije. Nie można przekładać rzeczy na później, kurde. Muszę się tego nauczyć. Jest w ogóle taka ciapa, jest 5 stopni na plusie, ja miałem całe podwórko zasypane śniegiem i jest tu dramat, tyle powiem. Jak ja to wymyśliłem? Mamy zszywacz. Do desek nada się w sam raz, nie? Mamy tą listwę. I mamy silikon. Ale refleks, nie? Kurde, za krótka jedna listwa. Dlaczego? Będę musiał kawałek listwy uciąć. Zrobimy to nad samymi drzwiami, czyli jakoś tak. Trzeba pierdyknąć silikon po całej długości i wtedy przyłożyć i przytegować zszywaczem. No nie ma filozofii, nie? Silikon jest po to pod spód, bo wiadomo, to jest plastik i drzewo, drzewo i plastik. Pracuje, bardziej drzewo, ale pracuje. Jeżeli bym tylko przyszył to, to i tak by zaciekało pod ten plastik tę woda, nie? Więc to by się mijało z celem. A tak, jak damy silikon, to będzie uszczelnione i tam nam nic nie poleci. Prościzna, nie? Listwa jest krzywa? Tak, listwa jest krzywa.
No jakim cudem ona nie jest prosta? Czy garaż jest tak krzywy? Nie, no garaż niemożliwe. Listwa pływa, bo tak przykładem i taka łódka się robi. Psikam silikon na to. Mam nadzieję, że temperatura na plusie, czyli te 5-6 stopni będzie wystarczająco, żeby silikon dał radę sobie tutaj, wiecie, zaschnąć. Kurde, miałem silikon biały. Białego nie chcę, bo gdzieś coś rozmarzę i będzie widać. Wziąłem silikon bezbarwny, sanitarny. Ej, zarymowało się. Fajnie. Mamy silikon bezbarwny, sanitarny. Chyba się nada, nie? Nie widzę przeciwwskazań. Wodoszczelny, trwały kolor, elastyczny. No to kurde, jak do tego, nie? Trochę, listwa trochę brudna, miała być wolna od pyłu. Ale myślę, że nic się nie wydarzy. Mamy to. Pokażę, nie wiem, czy będzie widać, ile silikonu dałem. No tak po prostu pasek, nie? Zależy, gdzie się psiknęło, jak. Więcej, mniej, ale jest. Trzeba to przykleić, nie? Teraz, aby tego nie rozmazać całego, trzeba od razu przyłożyć tak, jak być powinno. Zszywacz w ruch. No, miód malina będzie, patrzcie. Cyk. No pięknie. Po co się pierdzielić w jakieś gwoździe, jak można wszystko pięknie na zszywki? Powiem wam, zszywacz to jest zajebiste narzędzie. Pięknie. Wszędzie dociskamy i to nam się będzie trzymać jak marzenie. No kurde. Nie powiecie mi, że jest źle. Może inaczej. Na pewno jest lepiej niż było. O, to musimy się umówić, nie? Bo nie było nic, a teraz jest coś. Kurde. Muszę to poprawić, bo zszedłem tutaj za nisko. Przez to, że listwa krzywa i źle wyjdzie. Ja pierniczę, dobra. To musi być zrobione dobrze. Trzeba po prostu poprawić. To jest odcinek, w którym nie ma popeliny. Przynajmniej staram się, żeby nie było popeliny. Więc jest krzywo, idzie pod kątem, wyrywam zszywki i na nowo teguję. Ała. Dobra, trzeba na nowo, patrzcie. Teraz przykładamy, teraz i jeszcze raz. Pyk. Mogę nałożyć silikon. Lecimy z koksem, nie może być popeliny. Pamiętajcie, jak robicie właśnie takie rzeczy, o zrobieniu zakładki. Czyli ten element nakładamy jeszcze na ten, żeby gdzieś pomiędzy, bo jak położymy idealnie jeden przy drugim, no to będzie nam woda wlatywać, a tu nie o to chodzi. I zajebiście. Teraz to można przyszyć. I mamy listwę. Jak przeschnie, zrobimy test. Będą drzwi zamknięte od garażu, polejemy tutaj wodę. Jestem ciekaw, czy będzie właśnie spadało na te deski tutaj na górze. Bo właśnie to jest najważniejsze, żeby tu od góry nie wlatywało. Jak nie będzie wlatywać, to już będzie bajlando. Ja to akceptuję, jest gitara. No patrzcie, teraz wygląda to tak. No to chyba pięknie, to wystaje dalej niż ten. O, teraz widać. No, więc różnica, myślę, że jak najbardziej na plus. Teraz weźmiemy się za zrobienie kratek wentylacyjnych. Ja myślałem, żeby zrobić się na tamtej ścianie, na samym końcu. Patrzcie, co mam. Oczywiście piła, żeby wypierdzielić otwór. I mam taką siateczkę. Kto pamięta, kto oglądał, możecie dać znać w komentarzach, czy pamiętacie. Ale ja używałem tej siatki na poddaszu. Między dachem a... Jak to się nazywało? Między dachem a... Murłata? Nie. Zapomniałem, jak to się nazywa. Między dachem, a na dole są te belki, które idą wzdłuż i na nich się trzyma dach. To tam jest zawsze taka szczelina, więc tam dawałem siatki, żeby gryzonie ani żadne owady mi się nie dostawały. Zapomniałem nazwy. Ja pierniczę, ja mam dziura w mózgu. Szybko zapominam to, co zapamiętałem. Więc tym zatkamy te dziury, żeby nam nie wchodziły gryzonie. Aczkolwiek w sumie jest tu tyle i tak szpar, że jak będą chciały, to i tak wejdą, ale po co im ułatwiać? Na Instagramie dodałem story, gdzie powinienem dać właśnie kratki wentylacyjne, bo ja chciałem zrobić gdzieś na dole przy ziemi i na przykład tutaj na ścianie na górze. Z tego, co mi piszecie, powinienem zrobić tylko na górze kratki. Nie wiem dlaczego, ale tak zrobimy. Zastanawiam się, czy na tej ścianie gdzieś nie pierdyknąć, albo zrobić na razie tylko jedną, bo kurczę, z przodu będzie mi to brzydko wyglądało. Coś muszę wymyślić, albo wy macie jakiś pomysł na to. Dlatego zrobimy na razie tylko na jednej ścianie kratki. Jest tu dosyć ciemno, ale ja myślałem, że pierdyknąć sobie tutaj taką kratkę pomiędzy dwoma belkami. Wezmę ołówek, trzeba zaznaczyć to. Mamy mniej więcej tak. Myślę, że tu będzie dobre... Nieważne. Co to za dźwięki? Jako tako widać i tak pewnie mi prosto to nie wyjdzie, więc nie ma co się nad tym spuszczać. Proszę państwa, lecimy z koksem! Wiecie co? Trochę pryska, dlatego założę sobie przyłbicę od kosy. I mamy otwór, nie? Nierówny. Wiedziałem, że tak będzie. Byłem na to gotowy, dlatego i tak to akceptuję. To jest garaż. To nie jest dom. Dla mnie garaż ma być jako garaż. On nie musi być piękny, on ma być funkcjonalny.
No ten za bardzo nie jest, bo jest tu ciemno jak w dupie. Ale spokojnie, przyjdzie lato, ciepłe dni, coś się pomyśli nad oświetleniem. Kurde, brzydko to wygląda. Obyście mieli rację. Obym, kurde, to co teraz zrobiłem, żebyście mnie później za to nie zjedli. No, bo wiecie, ja to robię, bo wy mi tak radzicie. Więc jeżeli mnie oszukaliście, to będzie mi przykro, nie? Bo tak się nie robi. Okej, czuć, że coś tam wieje. No ej, jak chucham, widać parę. I ona wylatuje tędy, więc działa. Więc teraz tak, mamy tą kratkę i ją będzie trzeba tak pierdyknąć. Otwór jest taki, deseczki są jakie są, nie wyglądają najlepiej. No nie, no jest to trochę obskurne, nie? Ale wiecie, no jest dobrze. I teraz pewnie możecie powiedzieć, Hubert, ale zrobiłeś dziurę, nie ma impregnatu i zaczną ci deski wokół tego gnić. Ale proszę państwa, myśli się, a? Przyszykowałem się, patrzcie. Mamy jeszcze impregnat. Zostało nam chyba pół puszki po robieniu tego garażu. Widzicie, wycięłem dziurkę, nie? Ale ją trzeba zaimpregnować, pamiętajcie o tym. Nie zaimpregnujecie, będzie wam chłonęło wodę, będzie gniło. Więc trzeba teraz zaimpregnować tą całą dziurę dookoła i dopiero wtedy mogę walnąć kratkę. Nienawidzę otwierać tych puszek. Zawsze są problemy. No kurde, weź to otwórz. No gówno się nie otworzy. Paznokcie sobie zaraz połamie, kurde. Kto te puszki, kurde, produkował? Nie, nie otworzę. Co za gówno? Wyginam całą osłonę. Dobrze to otwieram w ogóle? No dobrze. Mam takie szczypce. Zaraz spróbujemy szczypcami. Ja się tak łatwo nie poddam. Jest! No szczypcami easy, ale wygięłem całą puszkę, ale no... Życie. Ej! To jest nowy impregnat? Pełna puszka. Ja jeszcze tego nie otwierałem? To ja miałem jeszcze jedną puszkę. Ty, gdzieś w chałupie zostawiłem połowę. Ja pierniczę, myślałem, że to ta puszka, dlatego tak ciężko szło. Teraz pędzelek w ruch. Postawię sobie na regale. Wszędzie trzeba zapędzelkować. To musi być naprawdę solidnie zrobione. Żeby nie było popeliny, bo później będę miał przerąbane. Dobra, mamy to. I patrzcie, bierzemy kratkę, przykładam i z szyweczkami. No. I zajebiście. I się trzyma. Mamy zrobiony wywiewnik. Tak wygląda. I mamy jeden. Kurczę. Kolejne walne, jak już będzie cieplej. Bo myślę, że jeszcze tam bym walnął. Regał bym musiał cały odsuwać, bo kurde, nie ma miejsca tutaj, nie? Na razie sprawdzimy jeden, czy jest git. Nowy dzień. Sprawdzimy, jak działa moja osłonka na drzwi na garażu. Minęły dwa dni. Kurde, sprawdźmy. Polejemy wodę, mam butelkę, naszykowałem się. Trzeba sprawdzić, czy ja, lejąc po tym, czy będzie mi tam gdzieś zaciekało do garażu, bo wtedy, no na 1000% to lekko odstaje, nie? Więc, ej, tu jest nie do końca zaimpregnowane. Teraz dopiero zauważyłem. O kurde, ej, będzie trzeba przejść się z impregnatem jeszcze zaraz. No dobra, ale i tak przetestujemy. Sprawdźmy, patrzcie. Lejemy. Działa! Proszę was, patrzcie. No o to mi właśnie chodziło. To kurde działa. No zajebiście. Czy ja nie jestem geniuszem? Proszę państwa, prosiłbym, jeżeli doceniacie moje genialne pomysły, prosiłbym, abyście w komentarzu właśnie napisali: Hubert, jesteś geniuszem, a ja przypnę wam serduszko. Bo ja uważam, to był zajebisty plan. Niby taka prościzna. Co to za problem? Listewka, nie? I silikon. Ale to działa. Sprawdźmy jeszcze na przykład tutaj. No kurde. No czy to nie jest zajebiste? Patrzcie. Pięknie. Geniusz. Kolejny dzień. Co dzisiaj trzeba zrobić? Dowiedziałem się od was, bo chcę zamknąć ten komin, nie? On będzie zabudowany, nie będzie go widać. Niestety, nie będzie się tu ładnie komponował, kiedy tu będzie obok ściana z regipsów, tu nagle taki widoczny komin i tu znowu ściana z regipsów. Po prostu nie pasuje, niestety. Więc, z tego co się od was dowiedziałem, jeżeli chcę zabudować ten komin, powinienem go całego otynkować dookoła. W razie czego, jeżeli gdzieś są jakieś nieszczelności, no to tynkiem te nieszczelności usuniemy. I dopiero wtedy mogę komin obudować. Więc, skoro i tak jadę do miasta dzisiaj, od razu zajadę sobie do sklepu budowlanego, bo czemu by nie? I będzie trzeba cały otynkować. Pierwszy raz będę coś tynkował, więc zobaczymy, jak mi wyjdzie. A poza tym, już kiedyś mi pisaliście, muszę wymienić te nieszczęsne śruby, bo tu są zwykłe wkręty ciesielskie i muszę to wymienić na śruby zamkowe, żeby, no bo wiecie, no kurde, ktoś przyjdzie sobie z wkrętareczką, wykręci i sobie wejdzie do środka, no to jak to tak? Co to za garaż, który nie jest w żaden sposób zabezpieczony? Dlatego od razu muszę je kupić. Rzeczy do remontu już popakowane. Patrzcie, co jeszcze kupiłem. Nóżki do garażu przydadzą się jak nic. Proszę państwa, króciutka przerwa na otwarcie paczuszki od widza. Paczka tak zapakowana dziwnie, bez strecza, taśmą malarską, patrzcie, to można sobie odkleić. W sumie nawet mogę tak otworzyć chyba. Niepotrzebny nawet będzie nóż. Ciekawie zapakowana, coś tam jest luzem.
a pod spodem jest napisane: proszę nie rzucać, dziękuję. I to jest chyba list jakiś. Zawartość toksyczna otwierać w masce, co? To ja nie wiem, czy ja chcę to otworzyć. To na pewno paczka do mnie? Dobra, otworzymy to coś. Jest liścik. Przed otworzeniem to przeczytam, bo kurde, obawiam się trochę tej paczki. Siema, majstrze Hubert. Wysyłam dla ciebie kilka drobiazgów do remontu domu. Oglądam cię, odkąd byłeś zielony jak choinka. Z twojego ostatniego filmu, w nawiasie, a teraz proszę, co z ciebie wyrosło. Zamknąć nawias. Również majsterkuję, więc wysyłam do ciebie rzeczy, z których sam korzystałem. Pozdrawiam, jaja w betoniarce. Leszy. Leszy, również cię pozdrawiam. PS, jak skończysz remont, czekam na domówkę dla widzów. Nie, to by było dobre. Ty, to by było dobre. Widzowie, dajcie znać, co sądzicie o domówce dla widzów. Dobra, kurde, trochę mnie przeraził ten napis pod spodem, że toksyczne otwierać w masce, ale zaryzykuję i otworzę bez maski. Co może się stać? Co? Jak to przykleiło od środka? A, wyciągamy skrzynka. Proszę Państwa, mamy skrzynkę z zawartością, być może toksyczną. Co? Patrzcie, mamy do ucinania drutów. Obcęgi. Nie, kombiner... Nie, obcęgi, tak. Dostaliśmy również bity. Ciach. Wiele rodzajów. I jest jeszcze coś w środku. Pasta do rąk, nie wysusza rąk, nie zawiera barwników. Czyści trudne zabrudzenia. O, to się przyda, fajnie. Ładnie pachnie. Taśma malarska. I w skrzyneczce mamy miarkę plastikową. Tak, tak, plastikowo. Plastikowo jeszcze nie widziałem, zawsze drewniane. Spoko, ciekawe. Bardzo giętka, ale będzie git. Ale fajna, fajna skrzyneczka. Przyda się. Na kanapeczki, jak znalazł na budowę. Co mamy dalej? Mamy puste pudełko mamy. No to jest na coś w sumie. Ale co tu wrzucę, to nie wiem. Mamy na przykład nabity pudełeczko. Co mamy dalej? Czekolada. Pierwszy raz widzę taką czekoladę. Milenium, może to jest to toksyczne? Mamy czekoladę. Co to jest? Army Fabry... Farb spray farbę. NATO grun mat. Nie mam pojęcia, co to jest. Czy jest coś po polsku? Nie ma polskiego, ale to jest chyba farba w kolorze wojskowym. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz nie będę psikał w pomieszczeniu, ale chyba tak. Farba. Kolejna jakaś. Army Paint Industrial. Sneldrgogend Scheinltrotzkendend. Quick dry. Nie mam pojęcia. Co to jest? Ale też jakaś farba. Co mamy dalej? Jeszcze jedno pudełeczko. Mamy dwa pudełeczka. Pudełek nigdy za wiele. Często mamy jakieś luźne rzeczy, więc myślę, że pudełko z przedziałkami takie jak najbardziej się przyda. I to by było na tyle w tej paczce. Leszy, bardzo ci dziękuję za tą paczuszkę. Pozdrawiam cię serdecznie, a my wracamy do odcinka. Proszę Państwa, kolejny dzień. Co dzisiaj robię? Wiadomo, wczoraj nie było czasu. Późno wróciłem sobie z miasta, ale wróciłem, to najważniejsze. Trzeba wymienić te zasrane śrubki i trzeba to jakoś wzmocnić, bo co to? To jest deseczka, która ma 1,5 cm. Przecież co to za problem wyrwać coś z tej dechy? Trzeba to wzmocnić, tak samo tutaj. I co najfajniejsze, co znalazłem w sklepie, nie spodziewałem się, że takie coś może być mi potrzebne. Ale kurde, no bez tego ani rusz, ten garaż sam się zamyka. Pierdykniemy nóżkę. O, no będzie mniej więcej tak. Czy to nie jest piękne? Takie coś pierdykniemy i nie będą nam się drzwi zamykać. No otwierać w sumie dalej będą, ale nie będą zamykać, będą się blokować. Mam dwie takie nóżki, kosztowały mnie w sklepie 15 zeta. No to jest takie kurde... No nie jest to jakość premium, no nie. Mamy zwykłą rurkę pustą, jakieś dwie sprężynki, które to trzymają i tyle, nie? Ale powinno się nie psuć, tak mi się przynajmniej wydaje, nie? Najważniejsze, żeby nie zardzewiało i żeby te sprężynki długo trzymały. To będzie gitara. A, no i oczywiście kupiłem kłódkę wodoodporną, bo to, co jest tutaj, to przecież to jest porażka. Nie dość, że to można sobie urwać, kurde, wziąłbym młotek, stuknąłbym raz i by się pewnie połamało, to jeszcze całe rdzewieje i nie mogę otwierać. Męczę się później, więc to idzie get out, no nie? A my zamontujemy taką kłódeczkę. W pierwszej kolejności muszę odgruzować te drzwi, bo nie da się ich otworzyć, niestety. Dobra, idę po jakąś łopatę. Albo może nogą? Kurde, po co ja ten gruz tu wysypałem? Dobra, idę po łopatę. Ogólnie powiem wam, piękna pogoda jest dzisiaj. Okej. Może i jest na razie zimno, bo jest chyba 4 stopnie, ale nie wieje, słonecznie, ptaszki ćwierkają. No można tak siedzieć, to mi się naprawdę podoba. Tego mi właśnie brakuje. Zimą jest szaro, ponuro, nic się nie chce robić, a zwłaszcza na dworze. Szybko się dzień kończy, naprawdę nie mogę doczekać się lata. Aczkolwiek w lato też zawsze narzekam, jak coś robię na dworze, bo za gorąco, skwar. Tak źle i tak niedobrze. Nie wiem jak wy, wolę lato. Jakbym miał wybierać po przejściu zimy, zawsze jednak woli się lato, bo i dzień dłuższy, i to kurde w cholerę dłuższy. Co prawda zdarzają się dni, że jest skwar, że się nawet nie chce wyjść na dwór, ale i tak wolę to
niż jak jest za zimno, nie? Nawet wolę w skwarze robić, niż w minusowej temperaturze. Chyba jednak przyjemniej, tak mi się wydaje. Nie wiem jak wy. Możecie dać znać w komentarzu, czy wy wolicie coś robić na dworze zimą, czy w skwarze. Dobra, biorę się za odgruzowywanie. No, kurde, znowu gdzieś. Kurde, no kurde, gdzie to haczy? Tutaj teraz. Dobra, tak wystarczy. Mamy to. No, i to jest garaż. Co prawda trochę gnije, ale na to nie patrzmy. Ważne, że jest zajebisty. W pierwszej kolejności zamontujemy sobie nóżki. No i co, proszę państwa, mamy nóż. Kurwa, pająk. Skąd one nawet w zimę się biorą? Jeszcze taki brzydki. Piernicze. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego, tych gnojków. Tu sobie siedzi gnój. Zrobimy tak. Szturchnę go nóżką. Żeby sobie poszedł. No nie, schował się. Jak tu go wykurzyć? Sypnę go piaskiem. Dobra, spadł. Wypadł gnoju. Dobra, zrzuciłem go z drzwi, idzie sobie. I patrzcie, mamy nóżkę, nie? Ona się tak pyk, pyk. Nóżkę trzeba jakoś tak, ona żeby, jak się będzie otwierać, żeby się też nie otwierała za mocno, nie? Pyk. Czy tak będzie git? Mamy do samego końca. Myślę, że tak. Byłoby git. Tak jak teraz, dosłownie. Wydaje mi się, że powinno być w porządku. O, możemy przetestować od razu. No coś tam będzie blokować. Widzicie, niby taka pierdółka w garażu, a myślę, że pomoże i to bardzo, nie? Bo jakby nie patrzeć, takie ułatwienie. Ja sobie kołki musiałem podkładać, bo inaczej zwiewało mi drzwi. Mamy nóżkę, 15 zł w zamian za to, żeby się nie męczyć. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to będzie dobrze działało. Piernicze. Myślałem, że to pająk na mnie biegnie, a to jakiś listek pod wpływem wiatru podskoczył, ja pierniczę. Mamy nóżkę, otwieramy dotąd. Pyk. No, i się gdzieś zablokuje. Zawsze. Tak mi się wydaje. Dobra, chwila. A gdzieś tutaj? Dam tu. Czy tu się gdzieś zablokuje? No, pięknie. No, patrzcie. No i mamy nóżkę. Gdzie się zablokuje, tam się zablokuje. Najważniejsze, aby się nie połamała. Myślę, że na garaż taki wystarczy. Cyk, cyk. No kurde, pięknie. Jedna strona zrobiona. Na razie zostawimy rozłożoną. Biorę się za drugą stronę. Ogólnie to powiem wam, że gdyby nie to, że jest tak fajnie na dworze, zajebista pogoda, nie? To bym nie przyszedł robić garażu. Odłożyłbym to sobie pewnie na jakiś inny dzień. Ale Jezu, powiem wam, że czasem mam dosyć siedzenia w tych pomieszczeniach po tyle godzin. Jednak cały czas siedzicie w takiej ponurej budowie. No nie? I fajnie czasem wyjść na dwór. Coś innego. Tak jak tutaj, garaż. To jest coś innego. Nabieram nowej energii i potem znowu muszę pójść na tą smutną budowę. Myślę, że kurde, nie, no naprawdę, nie mogę doczekać się, aż będę robił jakieś rzeczy na dworze. Przykręcam nóżkę. Mamy to. Szybka akcja. Druga nóżka zrobiona. No i kurde, w końcu nie będę musiał się pierdzielić z tymi kołkami, nie? Jest zajebiście. Trochę się chwieje, ale... Jest dobrze, jest gitara, wystarczająco, może tak. Garaż rzadko otwieram, więc myślę, że będzie git. Teraz trzeba pozmieniać te śruby, muszę to wykręcić wszystko w pizdu. Tutaj coś założyć, chyba też jakąś łatę, tu przykręcę, żeby to się lepiej trzymało, nie? Mam taką deseczkę, sklejka, tu mamy te wkręty, po tamtej stronie jest ten cały zamek. No ja nie wiem, czy pamiętacie, ale jak robiłem garaż, to ja je po prostu tutaj ucinałem wkręty. W zasadzie wystarczy, że przyłożymy, nie wiem, na przykład tak deseczkę. I idealnie nie starczy. Tak? Serio? Serio? Ta sklejka idealnie nie złapie wszystkiego. Patrzcie, tutaj są wkręty. O! Od tego. Tu i tu. Bo te dwa sobie wchodzą w tą łatę. Więc mamy cztery wkręciki, które wystają tutaj. I ta deska idealnie nie starczy. Mamy tutaj te dwa. No to jak zakryję, to idealnie nie złapie tutaj. Jak na bokiem. Zakryję tam, żeby złapało wszystkie. To wtedy ten jeden się nie złapie. Co to w ogóle ma? A pod kątem? Może... Kurde, tak też jednego nie złapie. Sobie jaja robicie. Jak to teraz zrobić? No nie będę dwóch zużywał. Tak? Może jeden zostanie bez? Ale ten niżej? Kurde. Jak to ułożyć, aby było oszczędniej? Mamy cztery wkręciki, nie? Tak będzie źle. Tak źle, tak źle. No nie da się. Żenada. Co tu zrobić? Mam łatę dachową. W zasadzie to jest jedna z tych, co przywiozłem od taty. Stare, już takie wysuszone, powykręcane, ale wiedziałem, że się przydadzą. W końcu przyszedł ten czas. Być może się przyda właśnie do tych drzwi. Tylko trzeba zmierzyć, ile potrzebujemy. Dałbym dwie takie listewki, 20 centów. Ile to jest od wkręta do wkręta? Co jest? Mamy 8 centymetrów, a tutaj 7. Co? Kur...
8 centów, no tutaj 7, czyli 8-7. Na przykład dwa kołeczki po 15 centymetrów, jakbym śmignął, myślę, żeby mogło być w sam raz. Będą takie dwa paski, no będzie to z dupy wyglądało, ale w sumie ostatnio to mówiłem, to nie ma wyglądać, to ma funkcjonować i funkcjonalnie działać. 15 cymy. Patrzcie, co jeszcze kupiłem. Piłę szablastą. Nie było to jakoś... Nie no, było to drogie, kurde. 300 za to zapłaciłem. Było mi szkoda, ale sobie pomyślałem, jak ja często potrzebuję coś pociąć, albo nawet pustaki. Kupiłem sobie jeszcze specjalnie końcówkę do pustaków. No nie wiem, czy wy pamiętacie, ale jak ja ręcznie ciąłem pustaki, to jest porażka. Mam nadzieję, że to będzie dało radę ciąć pustaka bezproblemowo. Na przykład deskę daje radę. Już testowałem. Przydatne urządzonka. Takie bezprzewodowe mówię, nie? Bezprzewodowe rzeczy są naprawdę świetne, jeżeli ma się dobre baterie. I ciach. Poważnie. Co za shit. Zaznaczam jeszcze raz. Jeden. No piękna rzecz. Jestem jak na razie zadowolony, bo ułatwia to robotę i to bardzo. Ze względu na to, że nie musimy rozciągać przewodu czy czegokolwiek innego. No tak jak zresztą macie wkrętarki. Weźcie przewodową wkrętarką, wszędzie latajcie. No przerąbane. Z przedłużaczem się rozstawiać, kabel przerzucać. Naprawdę irytujące. I tak samo było mi z piłami. Ta piła ręczna, czy te inne piły, szlifierka. To jest naprawdę denerwujące, kiedy trzeba za każdym razem rozciągać przewód. Na przykład chcecie coś pociąć na dworze. I weź rozkładaj 20 metrów przedłużacza. No nie? No przerąbane. Czyli to będzie tak i tak. No brzydko. Ale, znaczy, brzydko w cholerę, ale no kurde, no niech będzie, nie? Trzeba to zrobić. Wykręcamy. Widzicie, jak to się miało trzymać na takim czymś? Przecież to złodziej by przyszedł i by wyciągnął po prostu. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem w ogóle. Jak ja doprowadziłem do tego, że ja wpadłem na taki genialny pomysł. W sumie tak. Nie dość, że dałem coś takiego krótkiego, to jeszcze w dodatku przykręciłem od strony zewnętrznej i każdy mógł sobie przyjść i wyrwać i odkręcić, nie? Ja pierdolę, ja to jestem łeb, nie? O tak, od razu powiem, co to są śruby zamkowe, bo ja sam nie wiedziałem, że to są śruby zamkowe. Dowiedziałem się od was. Śruby zamkowe, czyli mają taki płaski łepek od zewnątrz, którego nie da się wykręcić w żaden sposób. Czyli wsadzamy śrubę tutaj. O, będzie to tak, czyli... Ta śruba będzie w środku, będzie przykręcona na zakrętkę i z tej strony mamy tylko taki płaski cycek i go się nie da wykręcić. I dzięki temu nikt mi się nie dostanie do garażu, nikt mi tego nie powykręca. Wiem, że długo mi zajęło, zanim to zacząłem robić, bo pół roku, ale przez te pół roku, widzicie, nikomu się nie chciało przyjść i zabrać śmieci z mojego garażu. Więc trudno. Wiertełko do drewna i poszerzamy otwory. Nie wiem, czy to będzie ta grubość, no nie do końca. Chyba nie ta. Chyba szersze wiertło musi być. Tak mi się wydaje. O nie! Wejdzie. Czyli jednak jest grubość git. Wiecie, to musi być tak na wcisk. Jeszcze muszę w tej deseczce zrobić otwór na wylot. I mam pewien plan, jak to zrobię. Bo wiertło przejdzie? Przejdzie. Tu muszę złapać i trzymać. Kurde, ale jak sobie palucha w wiertce. Tutaj trzymam. O, z tej strony ręką. Czy taka wysokość będzie git? Tu trzymam ręką, a tutaj sobie zaznaczę otwory. Mamy pięknie otwory zaznaczone i teraz mogę przewiercić na wylot. Genialne, nie? Takie proste, a takie genialne. Robimy otwór na wylot i możemy przepychać śruby. Sprawdźmy, czy przejdzie śruba. No kurde, oczywiście, że przejdzie. No i nie ma nic prostszego. Tu mieliśmy zameczek, więc tak, pyk, jedna śruba. O, druga. I teraz od tej strony nasuwam ten kołeczek. Mamy to. Teraz biorę nakrętki i nakręcam. A, jeszcze podkładki. Żeby to było profesjonalnie zrobione, damy jeszcze podkładki. Wiecie, jak będą podkładki, to będzie trudniej wyrwać, bo te śrubeczki są naprawdę małe. Znaczy nakrętki. No patrzcie, jakie to są pypcie. Przecież to, jakby ktoś użył mocy, no to by po prostu mógł wyrwać. Tak mi się wydaje. Chociaż nie, nie wyrwałby. Ale tak dla świętego spokoju dam sobie podkładki. Będzie wyglądało profesjonalnie. Pyk, podkładeczka. O, podkładeczki założone. Kurde, długie te śruby, będą musiały je upierdzielić. I nakręcamy nakrętki. No, i teraz nikt mi nie powie, że ktoś to wyrwie. Albo, że ktoś mi się włamie do garażu. Kołeczek, śruby, tu takie bolce. Teraz nikt się tutaj nie włamie. Nie ma takiej opcji. No i na górze robimy to samo. Zaznaczone otworki, to samo. Kurde, ręka boli od tego wbijania. Wezmę jakiś kołeczek, się pierdzielę ręką, wbijam i to boli. Z tej strony wygląda to tak. A z tej strony patrzcie, jak to już profesjonalnie wygląda. Są te śrubeczki, bolczyki.
No kurde, od razu lepiej. I nawet to schludnie wygląda, takie fajnie to jest dopasowane. Takie srebrne guziki, czarny ten. Pięknie nabrało to takiego blasku. Przydałoby się obciąć te śruby, no bo jak to wygląda? One odstają spokojnie na 5 centów, no nie? I co? Mam teraz z chaty kabel ciągnąć? 15-20 metrów? No nie chce mi się, wolałbym wtedy tak zostawić. I teraz przychodzi cała na biało, wkrętareczka bezprzewodowa, no coś pięknego. I możemy upierdzielić te śruby. Od razu powiem, to nie jest żadna reklama firmy Parkside. Nie wiem, czy pamiętacie, ale moja pierwsza dokrętarka, którą też tu mam, była z Parkside'a. Kupiłem jako używkę, szukałem chyba z miesiąc czasu, żeby naprawdę tanio się trafiło. I kupiłem z bateryjką, z ładowarką. I z tego, co się dowiedziałem w internecie, że jak kupuje się na przykład jedną rzecz, dajmy na to wkrętarkę czy coś, to do innych rzeczy pasują te same baterie. Wszystkie akumulatory do tego samego pasują, więc stwierdziłem, że będę w tym kontynuował, więc wiecie, mógł być to DeWalt, który jest kilka razy droższy, albo jakaś inna marka, nie wiem, jest pełno, na przykład jeszcze Niteo biedronkowe, które jest tańsze, ale nie mają aż tylu rzeczy, tak mi się wydaje. Aż tak się nie interesowałem. Stwierdziłem, że zostanę na Parkside'zie, więc będę miał wszystkie rzeczy Parkside'a. Wydaje mi się, że jest w porządku. Może inaczej. Jak wiecie, nie jestem profesjonalistą. Sprzętu używałem tyle co nic, więc nie jestem w stanie wam porównać, czy to jest od czegoś gorsze, czy to jest od czegoś lepsze. Bo się nie znam. Po prostu kupiłem, wydaje się git. Jeżeli wy macie sprzęty Parkside'a albo innej firmy, możecie dać znać, czy są w porządku. Z chęcią poczytam. No ja zostaję przy tym, no bo już mam trochę tego sprzętu, ale Parkside, możecie się odezwać na maila, nie ma problemu. Z chęcią się jakoś dogadam, żebym nie musiał pieniążków na to wydawać. Ja bym się cieszył. Odpalamy i tniemy. Pięknie. Jeszcze wkrętareczką ściągnę do końca, żeby wiecie, to nie było takie luźne. To trzeba porządnie ścisnąć. Kurde, za słabo poucinałem. Nie wszystkie ściągnęło do końca. Ściśniemy ręcznym. O. W sumie może i ręcznym lepiej, przynajmniej jest tak bardziej na wyczucie, że wiecie, nie przesadzę tak chamsko z wkrętarką, że się wbije, tylko tak fajnie podociągam na czucie. A, kurde, gorące. Czego ja się spodziewałem? Sprawdźmy, jak to wygląda, jak to działa. Mamy nóżki. Ho, pięknie. Jeszcze by się przydało skrzypienie naprawić. Pyk. Teraz nikt mi tego nie wyrwie, nikt mi tego nie zepsuje. Zajebiście. No tylko to skrzypienie bym naprawił. Wódekiem by trzeba było psiknąć. Gdzieś mam. O właśnie, jeszcze kłódka. Mamy nową kłódkę. Pachnie nowością. Ciekawa, już wam pokazuję. Z takim dzyndzlem, patrzcie. Bo to jest wodoodporna. Tu jest na kluczyk. Zaślepka i w środku jest ten. Ona jest cała gumowa. Wsadzamy, pyk. Patrzcie, w sumie ciekawe rozwiązanie. Znaczy zobaczymy, czy będzie wodoodporne, ale raczej tak. Mamy uszczelkę, to jest całe w gumie, tu jest metalowy mechanizm. Jak wejdzie w to, to w zasadzie nie ma gdzie wejść woda. Od dołu mamy też zatyczkę. W sumie spoko, zobaczymy jak się sprawdzi. Akurat teraz będzie lato, więc to za bardzo nie sprawdzę, ale wiecie, w późniejszym czasie się to sprawdzi. Mam WD-40 i jestem cholernie ciekaw, czy jak popsikam, czy to przestanie tak skrzypić. Posłuchajmy sobie. Dramat, jak z horrorów, nie? O, porażka. Trzeba psikać. Już? Zajebiście. Widzicie? Warto mieć takie rzeczy jak WD-40. Nic. Zero. Ty. Zajebiste. Taka prościzna, nie? I już nie brzmi jak jakiś stary garaż. Tylko funkielnówka. Zero. Aż same się otwierają. Zero tarcia. Jest pięknie. No nic, japie. Luksus, marzenie, nieskrzypiący garaż. I teraz nie powiecie mi, że jest źle zrobiony garaż. Ja chciałem już sobie zakończyć działania przy garażu, a zapomniałem, że nie położyłem wszędzie tych listew. Przecież jeszcze tutaj trzeba walnąć listwę na wzdłuż całego garażu. Tak samo tu, tu i tu, bo inaczej woda mi tu wlatuje do środka. A tu nie o to chodzi, tak nie powinno być. Ty, ona idealnie starczy na jedne drzwi. Tylko teraz jak to zrobić? Przydałoby się, żeby to nie było przy samej ziemi, żeby nie szorowało mi tutaj o beton, tylko przydałoby się, żeby to było delikatnie wyżej. Dzięki temu przy otwieraniu garażu nie będzie nic szorować. Więc zamykam garaż, wyciągam akcesoria. Kurde, nie zawsze się zamknie tak, jakbym tego chciał. No więc zrobię delikatnie w powietrzu, ale tak naprawdę delikatnie. Tu jest zawias, nie? Jak ja to powinienem uciąć, żeby to mi w niczym nie przeszkadzało? Dobra, trzeba to sprawdzić. Patrzcie, taki test.
Przykładowo, mamy tutaj, nie? Niech będzie, że jest dotąd listwa. No nie może być. A tutaj? Czy tu by mogła być listwa? Też nie aż tak. Okej, mogłaby być dotąd. Tak jak jest teraz. Ustawione, dotąd mogę dać listwę. Widzicie? Trzeba na wszystko zwracać uwagę. Docinam jedną listwę. Mamy. Ta idzie fek, ta idzie tak. I jedna listwa będzie z głowy. Trzeba oczyścić z piasku. Dobra. Pięknie. Kurde koty. Jedne drzwi zrobione. Sprawdźmy, jak to działa. No tu jest ten problem, nie? Ale wchodzi jedno w drugie, pięknie. W sumie nie koliduje jakoś bardzo. Jest git. Można tak otwierać. Jest w porządku. Zamykamy. Jest wszystko pięknie. Nic się nie dzieje. Nic się nie psuje. No może być, nie? Z tymi jednymi drzwiami jest problem. One haczą. Na samym końcu. Nie da się ich zamknąć do końca. Tutaj coś haczy. Ale co? Trzeba je gdzieś podciąć. Tylko jak tu podciąć takie drzwi? Albo chwila, może trzeba je naciągnąć do góry. Nie, też. Gdzie się trzeba podciąć? Widzicie, odbijają się. Idę do środka, obczaję. Gdzieś tu o tą łatę na dole. Jak to niby zrobić? Jak ja mam podciąć całą łatę wzdłuż? A może beton zeszlifuję? Nie no, lepiej by drzwi, prościej w sumie. Dobra, wiecie co? Nie mam pojęcia, czym mogę podciąć drzwi, dlatego nagram Instastory na Instagrama, zapytam się was, jak to zrobić. Czy wiecie, w jaki sposób mogę podciąć sobie tutaj od dołu drzwi? Instastory dodane, poczekam chwilę, może dacie jakąś złotą radę, bo nie mam pojęcia, w jaki sposób to zrobić. Wiedziałem, że się na was nie zawiodę, dowiedziałem się od was na Instastory, żeby wziąć zwykłą szlifierkę i tarczę taką do drewna. Ona jest w sumie do szlifowania wszystkiego, do metalu, do plastiku i do drewna. No sprawdzimy to, nie? Dla testów mamy kołeczek, spróbuję sobie śmignąć, zobaczymy, jak to szlifuje. Działa! Kurde, działa jak marzenie. Patrzcie, jak zeszlifowałem. No zajebiste, zaraz będziemy mieć podcięte drzwi. Wy to jesteście geniusze. Jak ja się cieszę, że pomagacie mi tak chętnie w tym wszystkim. No przecież ja bym, nie wiem, co ja bym tutaj zrobił. Na pewno bym nie wpadł na to, żeby sobie walnąć po prostu tarczę papierową na wkrętarkę i zeszlifować. Coś tak czuję, żebym tego nie zrobił, tylko bym kombinował z jakimiś dziwnymi patentami. Sprawdźmy to. Kurde, jestem mega ciekaw. Zamykam. Kurde, dalej gdzieś haczy. No miałem nadzieję, że jednak to się powiedzie. Gdzie haczy? Tutaj. W tym miejscu. Okej. Nigdzie indziej nie haczy. Czyli tu trzeba mocniej zeszlifować. Sprawdźmy teraz. Kurde, dalej haczy. Gdzie? Kurde, najgorsze jest to, że tu jest wkręt, który łączy te dwie deski. To ja nie zeszlifuję głębiej niż to. Lipa, straszna lipa. Ale zaraz jeszcze, no jeszcze też spróbujemy zeszlifować. Proszę, proszę, proszę zadziałaj. No nie. Gdzie tu haczy? No nie, no nie obetnę tak nisko. Ja pierniczę. No nie podetnę bardziej, przez to, że są wkręty tutaj od dołu. Jak tu je podnieść inaczej? Są niestety wkręty od dołu, które właśnie trzymają całe te drzwi. O, bo to trzeba przecież było wszystko złączyć ze sobą. I przez to jest lipa. No niestety, będę się męczył z zamykaniem drzwi. Bo ściągnąć ich nie mogę, ze względu na to, że one zostały zrobione tak. Tu jest jeden bolec w tą stronę, a tu jest na odwrót, żeby ich się nie dało właśnie ściągnąć. Żeby w razie czego jakiś włamywacz czy coś nie mógł ściągnąć, bo trzeba najpierw odkręcić deski, wykręcić i dopiero wtedy można ściągnąć. No i niestety sobie sam utrudniłem, bo ich teraz nie ściągnę, żeby sobie, nie wiem, oszlifować czy cokolwiek innego, albo podkładki dać, żeby było wyżej. No nie zrobię tego. Skoro z drzwiami na razie nic nie wymyśliłem, no to kleimy dalej te listewki. Kurde, listwa się rozwaliła. Ja pierniczę. Ty jak tu obrobić tą dziurkę? No, patrzcie, tutaj jest ta listwa. Myślałem, że dociągnę ładnie, a tu kurde gówno pękło. Ja pierniczę. I są takie dziury, o. I co? Tutaj woda mi będzie wlatywać. Może silikon tam pierdyknę. Więcej silikonu? Myślę, że nie zaszkodzi. Taka, wiecie, grubsza warstwa. O, ty, w sumie dobry pomysł. Jednak da się wszystko załatwić. Silikon działa cuda. Kolejna rzecz, którą lubię. Silikon, pianka montażowa. To są rzeczy, których lubię używać. One działają na wszystko. Wszystko tym skleisz, wszystko tym zaślepisz. Ogólnie już na dworze jest nieprzyjemnie. Piździ.
ale trzeba to dokończyć, bo jak tego nie dokończę, to znowu zostanie na miesiąc. Teraz albo nigdy. Czy to wszystko działa poprawnie? Trzeba to zweryfikować. Jak tutaj sytuacja się ma? Będzie trzeba przyciąć. Drzwi się bardziej nie otworzą. Ej, mam pomysła. Tylko kurde, czy to nie będzie brzydko wyglądać? Jak ja upierdzielę narożnik. Jest tak. Dobra, nawet jak będzie brzydko wyglądać, lepiej go upierdzielić, bo inaczej sam się upierdzieli, połamie się. O, sprawdźmy teraz. No dobra, może tak być. Mamy to. Garaż został zabezpieczony tak, jak być powinien. Chyba te listwy nie odebrały mu uroku, nie? Są listewki na dole, jest listewka na górze, po bokach. Nawet profesjonalnie teraz wygląda. I na pewno dzięki temu będzie lepiej zabezpieczony, a zwłaszcza przed wilgocią, przed tym deszczem, nie? Bo chyba to było najgorsze. Mam nadzieję, że dzięki tym listwom fajnie będzie woda odpływać poza te deski, poza wylewkę. Przyszedł czas na otynkowanie komina. Jak się od was dowiedziałem, trzeba otynkować komin ze względu na to, że jeżeli go zamknę, mogą być jakieś nieszczelności, cholera wie jak został zrobiony i gdzieś na przykład może się dymek na przykład wylatywać, sadza, cokolwiek. Nie widziałem, żeby coś przelatywało, ale wiadomo, na oko tego może nie być widać, a no jest zrobiony jak jest zrobiony. Nie wiem, czy to jest szczelne na 100%. Nie będę temu ufał, a to ze względu na to, że sami widzicie, jak ten budynek został zrobiony. Krzywo, masakrycznie po prostu, więc temu kominowi też nie zaufam i trzeba otynkować go na nowo. Wszystkie te pouzupełniać, żeby tego nie było, w razie czego jakby coś było nie tak. I wtedy jak to wyschnie, możemy zamknąć komin i zrobić go w regipsach. Mam taką zaprawę murarsko-tynkarską. Powinno się to robić zaprawą cementową, najlepiej obrabiać komin, ale ani w Leroyu, ani w Castoramie nie dostałem zaprawy cementowej. Dostałem zaprawę murarsko-tynkarską. Polecili mi to, żeby tym obrobić komin. Więc obrabiamy tym, ufam. Najpierw musi być komin suchutki i czyściutki, więc mam wiadro z wodą. Nie będę marnował gruntu. Trzeba całego wypędzelkować z kurzu. Pyk! I trzeba calutki, wszystkie te szczeliny, wszystko trzeba wypędzelkować. Robię to po to, ponieważ jak tu będzie pył, kurz, cokolwiek, no to zaprawa nam się nie będzie trzymać. No i będzie odpadać. A dzięki temu, że to sobie z wodą wypędzelkuje, poczekam aż wyschnie, no to będzie picuś glancuś, będzie miało się co trzymać. Poczekam trochę i jak wyschnie, trzeba go obrobić. Proszę Państwa, króciutka przerwa na otwarcie paczuszki, nie od widza, tym razem od firmy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu używałem pianek montażowych czerwonych firmy Bauhaus i mi nie działały. Firma się do mnie zgłosiła i w ramach przeprosin chcieli mi podesłać paczki z ich produktami. Więc sprawdźmy, co mi wysłali. Nie będę obijał w bawełnę, otrzymywać lubię, a ja się nie obrażam nigdy. Zawsze trzeba dać drugą szansę. Może ja miałem jakieś wadliwa partia. Wiecie, to było wszystko z jednej partii ogólnie, więc kto wie, kto wie. Jest karteczka na fajnym materiale, okej. Okay. Cześć, władco pianki. W paczce znajdziesz produkty, które na pewno przydadzą się na kolejnych etapach budowy. Znajdziesz tu zarówno piany, narzędzia, kleje i silikony. Życzymy powodzenia w dalszej pracy. Gdybyś miał jakieś pytania, pisz śmiało. Pozdrawiamy zespół Bauhaus. Spoko, sprawdźmy co jest w środku, kurczę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za paczuszkę. O, proszę Państwa, dostaliśmy pistolet na silikony. Fajny, solidny się wydaje, metalowy. Kurde, z mechanizmem taki zajebisty. O, ciekawe. Ja pierniczę, proszę Państwa, jeszcze jeden pistolet do pianki montażowej. Bo ja ogólnie mam tylko jeden. Więc, jakby mi się zepsuł, to mamy zapasowy teraz. O, jeszcze jakieś... To ma jeszcze jakieś końcówki. Co to? Zakłada się... Nie, co to jest? Po co to jest? Jakieś żurki. Dobra, będzie trzeba to sprawdzić. Fajny, solidny, ciężki, metalowy. Fajnie odbija. Patrzcie. Kurde, będzie strzelał. Co no? Jest. Odkładamy. On na razie będzie robił za zapasowy. Jak tamten się zniszczy, nie? Nie ma co dwóch naraz niszczyć. Ej, takiego czegoś się nie spodziewałem. Proszę Państwa, dostałem zestaw, walizkę z narzędziami. Otwieramy, kurde, trzeba to sprawdzić. Zobaczcie moje towary. I jak, kurde, robi wrażenie. Nie wiedziałem ogólnie, że ta firma jeszcze takie rzeczy sprzedaje. To są w ogóle jakieś inne końcówki, takie czarne. Chyba, że są jakieś pomalowane. Nie, to nie jest czarne. Jakby miedziane? No porównując kolor to a to, pierwszy raz takie widzę. Ciekawe.
Aż kurde, ty weź to wciśnij teraz. Wygląda naprawdę fajnie. Na pewno będę używał, bardzo dziękuję za to. I mamy jeszcze jedną paczkę, która jest o wiele cięższa. Bardzo mnie ciekawi, co znajdziemy w środku. Proszę Państwa, cała paczka pianek. Jakaś inna. To jest klej do styropianu. O! Klej do styropianu się przyda na 200%. Przyznanie, za jakiś czas będzie trzeba elewację kleić. I właśnie planowałem robić to na kleju do styropianów. Zajebiście. Coś tu mamy jeszcze. O, ej, to jest niskoprężna piana montażowa do minusowych temperatur. Minus 20 stopni można używać. To ciekawe. Na zimę w sam raz. Czy jeszcze jakieś inne rodzaje? Nie, reszta to samo. Okej. Dostaliśmy 12 sztuk pianek montażowych i klejów. Bardzo dziękuję. Jeszcze jeden karton. Co to jest? Jakaś fioletowa. Izolacja termiczno-akustyczna. Piana natryskowa. Czy to jest piana typu PUR? Tak jak się na przykład ociepla poddasza? Że wiecie, przychodzi wam gościu z pistoletem, psika i piana rośnie? Czy to jest to? Czy ja coś źle rozumiem? Zapobiega mostkom termicznym. Bo na to wygląda. 4 puszki czegoś takiego. To jest bardzo ciekawe. Zawsze chciałem to kupić, żeby przetestować. Co mamy dalej? 4 pianki. Czyściki do pistoletu. Zajebiście. Przydadzą się. I jeszcze 10 silikonów. Szary, bezbarwny i biały. Tak? Nie, na odwrót. Biały, bezbarwny. Bardzo dziękuję za tą paczuszkę. Nie spotkałem się z czymś takim, żeby firma się sama do mnie zgłosiła, jeżeli coś jest nie tak. To jest dla mnie jak najbardziej na plus. Przyjmuję przeprosiny, wybaczam wam za tamte niedziałające pianki. Będziemy testować kolejne. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za te paczki. I co? My wracamy do odcinka. Proszę państwa, komin już wysechł sobie, przyszedłem z powrotem, przyszedłem z jedzonkiem. Sobie stwierdziłem, że jestem głodny i trzeba coś zjeść. Jakiś czas temu pytałem się was, co polecacie ze sklepu w gotowce i ktoś mi polecił pierożki warzywne. I są naprawdę dobre. Sos sojowy, pierożek z warzywami w środku, na patelnię na 5 minut i gotowe. I powiem wam, że dobre. A więc wcześniej jadłem sajgonki, były pyszne i teraz nowe jedzonko, które będę ciągle jadł. Pierożki warzywne. Myślę, że to będzie nowy smakołyk na budowie. Zajebista. Przepraszam, że z pełną gębą, ale jest tu zimno, bo jest 5 stopni. To jest jeszcze lekko ciepłe, więc jak ja bym miał robić przerwy na mówienie i jeść, to by mi zimniało. Więc tak, komin jest już suchy, w zasadzie z tego co widzę, więc idę zaraz zrobić zaprawę murarsko-tynkarską i kleimy. Mam nadzieję, że dzisiaj się wyrobię, bo już jest po 17 i wtedy jutro to już powinno być suchutkie i można się bawić w obrabianie. Kurde. Zrobię coś, czego mam nadzieję, że nie będę żałował. Nie chcę mi się specjalnie schodzić na dół, rozrabiać wiadro z tynkiem i wracać tutaj kleić, potem znowu uzupełniać, tak śmigać góra-dół. Przyniosłem sobie tutaj wodę, przyniosłem mieszadło i mam nadzieję, że jakimś cudem nie wyleje mi się to. Podczas mieszania najpierw woda, pamiętajcie, dużo wody. Myślę, że za dużo. Nie, będzie gitara. Bierzemy zaprawę murarską. Kurde, rozsypuje się wszędzie. Ten kurz to jest dramat zawsze, nie? O kurde, za dużo wody. I to zdecydowanie, kurde. Dramat. Według instrukcji powinienem rozmieszać to tak, aby nie było grudek. Nie wiem, sprawdźmy, czy będą grudki, czy ich nie będzie. Chyba nie ma. Ale czy to nie jest za rzadkie? Czy to powinno spadać? Nie no, niby się trzyma. Nawet sufit mógłbym tym kleić. Chyba git, chyba nie ma grudek. A nawet jakby były, to i tak będzie zakryte w pizdu, więc grudki, nie grudki, jest gitara. Chociaż kurde, to wygląda jakby całe było w grudkach. Czy to ma w sobie grudki, czy nie ma grudek? Chyba jest git. Zaczynamy! Nowa rzecz! Trzeba się nauczyć tynkować. Co prawda to nie jest to samo, co tynkowanie ściany, bo tu będę tylko szczeliny uzupełniał. Możecie dać znać, czy chcielibyście, żebym jakieś pomieszczenie otynkował. Na dole można by było jakieś pomieszczenie, nie wiem, na przykład łazienkę zamiast regipsów. Spróbować walnąć tynk. Zobaczymy, jak by mi to poszło. Bo kurde, sam jestem ciekaw. Tynków nie kładłem. A może by to było na tyle fajne, że wszystkie bym pierdyknął w tynkach. Nie będę stał jak jakiś łoś. Mamy pufę i lecimy. Polecę od dołu. Nie mam pojęcia, czy to ma znaczenie. W sumie jak ja kleję tylko dziury, no to chyba znaczenia to nie ma. Kurde, jak się tynkuje? Co tak? No, nie sądzę. A może? A tak? No nie, jest zbyt krzywy komin, żeby tak zrobić.
No tu jest wszystko krzywe, nie, tak się nie da. To do dupy patent. Czyli muszę każdą szczelinę lecieć po kolei. Lecimy. Pod kamerą tego tak nie widać, ale ten komin to jest tragedia. Każda cegła inaczej. Jedna głębiej, druga nie głębiej i tak sobie falują całe. Po prostu dramat. Musicie uwierzyć. Budzik. Nienawidzę tego dźwięku. Dźwięku budzika, nie? Po prostu jak tylko słyszę to gówno, to mnie trzęsie. Ustawiłem sobie budzik, nie pamiętam po co. A wiem po co, muszę busa zamknąć. A to później. Pamiętam, za dzieciaka na budzik ustawiałem swoją ulubioną piosenkę. I wiecie co? Po jakichś 3-4 budzikach nienawidziłem tej piosenki. I już jej w życiu więcej nie słuchałem. To było chyba najgorsze, co można było zrobić. Głupota. To co ja robiłem, nie wiem czy ktoś z was tak też robił. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy ja to dobrze robię. Mam nadzieję, że tak, bo tak dosyć cieniutką daję tą warstwę. Ja wszystkie takie szczeliny po prostu zaklejam. Tak jak tutaj widać, no niby git się wydaje takie o miejsca jak te, ale patrzcie, pełno jest takich dziur. To wszystko trzeba zakleić i właśnie robię to w taki sposób. Pyk, pyk, pyk. Nie musi być ładnie, bo komin i tak będzie zakryty. Więc robię to tak, żeby po prostu wszystko zakryć. Mam nadzieję, że to co robię będzie git i mnie za to nie opierdzielicie i że to zdziała, nie? Jeżeli jakiekolwiek szczeliny gdzieś są, że to mnie uchroni. Bo jakbym zostawił, wydaje mi się, że i tak ten komin nigdzie nie przepuszcza powietrza, bo sprawdzałem pod kamerą termowizyjną, więc wydaje mi się, że nigdzie nie ma takich, nigdzie po prostu się nie przedostaje ten powietrze. Mam taką nadzieję, ale w razie czego jako dodatkowo wrzucimy ten tynk, bo możecie w sumie zobaczyć jak ten komin. Przecież to jest paskudne, nie? Niektórzy z was mi pisali, żebym zostawił ten komin, ale on jest paskudny, to jak został zrobiony. Co to w ogóle ma być? Po prostu on mi się kompletnie nie podoba, nawet żeby go zostawić widocznego. On jest naprawdę brzydki. No przecież to jest dramat. I jeszcze w dodatku cały krzywy. Tu gdzieś cegły odstają, tu gdzieś odstają. Tutaj możecie zauważyć, jak cegły odstają różne. No nie, jest po prostu. Mi się nie podoba, nie? Wolę go zakryć. Kurde, ręce mnie zaczynają boleć od tego trzymania, nie? Trzeba parę kółeczek porobić. Dobra, jeszcze tylko 2/3 tej strony i jeszcze tylko 3 strony. Prawie koniec, nie? Ja pierniczę. Ale to będzie trwało. Coś czuję, że łapy mnie będą bolały, nie? Jestem już w połowie. Coraz bliżej. Pniemy się do góry. Zaraz finisz jednej ścianki. Powiem wam, że bałem się, że to może dłużej trwać, a to jest jednak fajna, szybka akcja. W sumie tak. No, źle nie idzie, nie? Kurde, łapy mi już tak bolą, że masakra. Ale prawie koniec ściany jednej. O, wiesz co? Tak sobie przypomniałem, wiesz? Że jeżeli dotarłeś do tego momentu, zostaw łapkę w górę, nie? O, zostaw taktyczny komentarz, możesz napisać cokolwiek. Pamiętaj, mi to pomaga się rozwijać, mówię to w każdym filmie. Każda twoja łapka w górę, każdy taktyczny komentarz, który napiszesz, pomaga mi się rozwijać. Dzięki temu moje filmy docierają do większej ilości osób, więcej osób może zobaczyć, jak nie zrobić popeliny. Więc YouTube to fajnie promuje, ja dzięki temu więcej zarabiam, raczej zarabiam. No nie, ja do tego interesu muszę jeszcze dokładać. O, tak wam powiem. Pamiętaj, każda subskrypcja to jedna złotówka dla mnie. Pamiętaj, więc zostaw tego suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to dostanę złotóweczkę. Nie no, oczywiście żartuję, to tak nie działa, ale to by było piękne, gdyby tak było. Bo gdybym każdy sub to była jedna złotówka, to bym miał 330 tysięcy. To by było piękne. Nie, no porażka. Ty, powiem tak, jak jesteś jakimś tymkarzem, kimś takim, kto pracuje cały czas z tymi szpachelkami i cię łapa nie boli, kurde, to szacun, nie? Bo mnie naprawdę, nie wiem ile czasu minęło, z 15 minut. Co? Pół godziny się już to nagrywa? Ja to pół godziny robiłem? No ja chyba jakiś niepoważny jestem. Ja myślałem, że 15 minut minęło. Dlatego mnie tak łapa boli. Pół godziny na zasraną ścianę. Nie, trzeba przyspieszyć tempo. Przecież to jest porażka, to ja nie skończę tego dzisiaj, jakby miało tak iść. Pół godziny na stronę. A jeszcze jak ręka boli, to jeszcze wolniej będzie to szło. Nie, trzeba się zmotywować. Proszę państwa, pierwsza strona zatynkowana. Patrzcie, no wygląda chyba to dobrze, nie? Wszystkie szczeliny, tutaj akurat cień pada, więc tak to wygląda. Ale wszystkie szczeliny zostały pięknie zatynkowane tam, gdzie trzeba, nie? Lecimy z kolejną stroną, teraz tutaj. Ale muszę streścić tempo, bo to jest naprawdę porażka. Do tego czasu, jak będzie mi tak szło, jak mi idzie, to mi cała zaprawa zaschnie. Trzeba tą folię jakoś przytygować na taśmę do sufitu. O, można? Można, wszystko można, pamiętajcie. W
Proszę Państwa, kolejna strona zrobiona, mamy już dwie. Jeszcze tylko dwie. Jak mi poszło? Co? 15 minut? Ja pierniczę, przecież on jest o połowę mniejszy, czyli nie polepszyło mi się tempo. Ta pufa ratuje życie, nie? Nie, no już mnie tak łapy bolą, że to jest masakra. A jeszcze kupę komina. Pierniczę. Kolejna strona skończona. Teraz najgorsza za kominem. Tak teraz sobie myślę, że nie wiem dlaczego ja sobie to zostawiłem na sam koniec. Powinienem tamtą stronę zrobić jako pierwszą, bo jest najgorsza. No przecież tu będzie dramat. To zategowywać. A ja sobie stwierdziłem, że nie. Na końcu to sobie zostawię, jak mnie łapy już bolą. Ja tylko mam nadzieję, że to co robię, że nie robię tego na marne, że mi nie napiszecie: Hubert, co ty żeś zrobił? No bo w sumie, kurde, długo tutaj siedzę przy tym kominie. Wiecie, no napisaliście mi, żebym otynkował komin. No to chyba nie muszę całego pierdykać, tylko szczeliny, nie? Będzie git. Mam taką nadzieję, no jak nie, to trudno. Takie życie. Ja zatynkowałem tyle, bardziej mi się nie chce, a zwłaszcza cały komin, więc mam nadzieję, że to wystarczy. O, tak się tynkuje chyba, co nie? Bo zostało mi, skończyłem już komin i została mi dosłownie resztka, chciałem sprawdzić, jak wygląda tynkowanie. Z tego co widzę, takie pyk, śmignięcia. W sumie w taki sposób by szybciej poszedł komin. I w sumie calutki, jakbym takie warstwy trzaskał, ale to by mi na pewno brakło wtedy. Kurde, szkoda, że od razu tak nie zrobiłem. Ale już nie będę tego poprawiał, jest git. Tył też, wszędzie takie szpary, co było, jest zatynkowane. No bo na przykład takiego czegoś, nie? No to nie ma sensu tego pokrywać, no to jest git. Tak jak to. Więc tam, gdzie trzeba było, wszędzie tynk walnięty, widzę, że to się tak nakłada. Bierzemy ciach na ścianę, szpachlą do góry i jest git, taka warstwa wtedy. Kurde, żałuję, że wcześniej tego nie zrobiłem i na takiej zasadzie nie robiłem, ale coś czuję, że mogłoby mi wtedy braknąć. Wygląda to w sumie prosto w zrobieniu, takie coś. Duża warstwa, jedno śmignięcie i jest. Proszę Państwa, mamy już godzinę 19:30, więc co? Chyba na dzisiaj kończę. Trzeba poczekać, aż to zaschnie i jutro możemy działać. A jeżeli dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu Saigonki, a ja przypnę Ci serduszko. Dzięki temu będę wiedział, ile osób dotarło do samego końca filmu. Elo!